Hej, hej, witam serdecznie. Crossout na PS4. Przypuszczam, że również to zadziała na Xboxie. A co mianowicie? No, Crossout potrafi chodzić w 60 klatkach na konsoli. Kto nie wie, to niech spróbuje, bo rzadko kto miesza w opcjach gry, z tego co poznałem osoby. A o co chodzi? Wchodzimy sobie w opcję Settings. Pierwsza zakładka General i mamy tutaj opcję VSync. Vertical Synchronization. I tu zawsze jest to zaznaczone. Jeśli to zaznaczone jest, to gra działa płynnie. Nie wiem, jak to jest na innych konsolach, na Slimach, na Fatach, dlatego że u mnie na Pro jest wszystko ok, u kolegi na Slimce coś się cięło, a u innego, który ma tą pierwszą generację konsoli, tą grubą PS4, ale z dyskiem SSD. Działa wszystko ok, więc VSync sobie odznaczcie i zobaczycie różnicę. No, jak to się mówi, coś za coś. Synchronizacja pozioma. Tutaj, jakby to wziąć, powinno być widać na filmiku. Ruszmy bitwę. Zobaczycie, o co chodzi. Powinno to się nagrać. Nie mam pewności, ale powinno się nagrać. Widoczny jest taki pasek, jakby na ekranie, taki przezroczysty, ale on jest taki troszkę dostrzegalny. To jest właśnie włączenie. O, o, o. Nie wiem, czy to widać. Takie jest leciutkie zniekształcenie ekranu. No, o synchronizacji to możecie sobie popisać, ale gra działa naprawdę. No, czuć to 60 klatek, to jest tak. Takie. Inaczej. Oglądaliście filmy na pewno w telewizji, czy cokolwiek, to jest wszystko nagrywane w 24 klatkach. A oglądaliście amatorski film z kamery, jest to w większej ilości klatek, 30 chyba. Już widać, to są takie ruchy, takie bardzo żwawe. I to jest to samo tutaj. I to na tej samej zasadzie jest w grze, ale gra się naprawdę jakoś inaczej. Nie wierzycie? Spróbujcie. Obraz, ta grafika, to wszystko jest tak jakoś. Żwawe i fajne, i ostre. Nie ma tego zamglenia takiego. Nie wiem, jak to nazwać, no. Zajrzyjcie sobie w te ustawienia. Naprawdę zajrzyjcie, bo warto. I zobaczycie naprawdę różnicę. A jak chcecie, jeszcze podejrzeć, jak ja gram.
No to proszę bardzo. Interfejs. To sobie pauzę zrobicie na filmie. Audio. No controls, no to wiadomo, to już pod siebie całkowicie. Dzięki bardzo. Trzymajcie się, pozdrawiam.